mówić prosto z serca, mówić do ludzi przekonująco. Pamiętam, miałem takie marzenie, żeby ono się spełniło, żeby właśnie tak mówić, z pasją, tak od serca. Kto z was miał takie marzenie, niech podniesie rękę, żeby mówić do ludzi z pasją, przekonująco dotrzeć? Sporo. Pamiętam, wtedy leżałem na ławce w parku. Wokół słyszałem, jak ptaki śpiewają. Czułem tą wiosnę, kwiaty, niesamowite zapachy. Leżałem sobie na tej ławce. Jak myślicie, co robiłem na tej ławce? Poza leżeniem oczywiście. Marzyłem sobie, marzyłem. W tym czasie miałem zajęcia w szkole. Chodziłem wtedy do liceum. Tak, taką miałem motywację do tego, żeby chodzić na te zajęcia. Tak, wtedy miałem zajęcia z polskiego i pamiętam moją panią polonistkę, która mówiła do mnie: Chińczyku, jak ty ładnie mówisz po polsku. Zapraszam cię na środek. Opowiesz nam dzisiaj o lekturze, którą wam zadałam miesiąc temu. Zobaczymy, czy twoja wypowiedź będzie równie fascynująca jak ta, która była dwa miesiące temu. Dwa miesiące temu, jak myślicie, ile powiedziałem? Zgadza się. Ani słowa nie wydusiłem. A więc taki poczułem się zachęcony. Tak, to jest ten moment. Wychodzę na środek i czuję, jak wali mi serce, jak dzwon. Czuję, jak moje ręce tak właśnie się trzęsą. Czuję, jak po plecach spływa mi pot. Ale wyszedłem na środek, bo odwagi mi nigdy nie brakowało. Stoję na tym środku. Po minucie pani polonistka mi podziękowała. Powiedziała: niesamowite. Panie Piotrze, widzę, że pan się bardzo rozwija. Tak, rozwija się. Moje poczucie wartości w tamtym momencie gdzieś było na takim poziomie. I to miało niesamowity wpływ na to, jak mówiłem, czyli nic nie powiedziałem wtedy. Wtedy na środku. Czułem, jak w brzuchu pali mi się ogień, jak się po prostu rozpala. Czyli z jednej strony czuję taką blokadę, ale z drugiej strony ten brzuch mi mówi: nie, Piotrek, przecież ty masz w sobie potencjał, zrób coś z tym. Nie masz tylko na tej ławce, ale zrób coś ze sobą. I zrobiłem. Przeczytałem swego czasu takie ogłoszenie. Chcesz pojechać na tydzień za darmo nad morze? Zapraszamy na szkolenie liderów grup młodzieżowych. Kto z was chciałby na tydzień za darmo pojechać nad morze? Niech podniesie rękę. O, jeszcze więcej osób. Tak, ja też pomyślałem, tak, ja muszę jechać. Moi rodzice nie są bogatymi osobami. Nigdy wcześniej nie byłem nad morzem i stwierdziłem, tak, to jest ten moment, pojadę nad morze. Pojadę, tam poznałem Adriana, wieczorami, nocami żeśmy imprezowali, ale w trakcie zajęć, głównie prowadzone poprzez gry i zabawy, ludzie mówili do mnie: Piotrek, ty masz niezły potencjał, jesteś liderem, potrafisz motywować ludzi do działania. Ja tylko słuchałem i powiedziałem, tak, mówcie mi, mówcie. Nigdy wcześniej nie słyszałem takich słów. Nigdy nikt nie mówił do mnie w ten sposób, a więc dla mnie to było zaskoczenie. Przyjmowałem, że to jest właśnie kłamstwo, że to jest nieprawda. Takie założenie miałem, z takim założeniem wychodziłem. Tak, pamiętam jeszcze jak dziś ten szum morskich fal, ten złoty piasek. To uczucie, jak wyjeżdżałem stamtąd, to moje poczucie wartości już nie było takie. Już było takie. Poczułem ten żywioł, poczułem tą wodę,
która drąży skałę. I wtedy znowu pomyślałem o swoim marzeniu. Jak to by było mówić, mówić do ludzi z pasją, od serca. I dostałem tą szansę. Prowadziłem zajęcia, edukowałem młodzież, aż stwierdziłem, tak, to jest coś, co rzeczywiście mnie porywa. To jest coś, co mi się podoba. Znalazłem misję swojego życia. To było kilka lat temu. Stwierdziłem, tak, to jest moje. Chcę pomagać ludziom odkrywać i rozwijać ich talenty. Stworzyłem własną fundację, Kwitnące Talenty, która pomaga w tym, by dotrzeć do sedna, dotrzeć do tego twojego wyjątkowego talentu. Każdy z nas ma talenty, każdy z nas jest wyjątkowy, tylko wyzwaniem jest to, żeby do tego talentu dotrzeć. Stworzyć przestrzeń do tego, żeby on naprawdę, jak to ziarenko w piasku, to ziarenko w glebie, wykiełkowało, wzrastało i rozkwitło pełną barwą swoich wyjątkowych talentów. Tym się zajmuję, ale czułem, że jeszcze czegoś mi brakuje. Jak mówiłem na takich spotkaniach, głównie do młodzieży, to widziałem, że niektórzy tak ruszali głową, o co chodzi? Jak podchodziłem, ale o co chodzi w ogóle z tymi talentami? Nie mam pojęcia. Tak, wtedy stwierdziłem, że warto zrobić krok. I o kolejnym kroku za chwilę, ale jak stworzyłem Kwitnące Talenty, to moje poczucie wartości już było na tym poziomie. Już rzeczywiście coraz bardziej wzrastało. Tak, czuję, że nabieram sił, że to jest właśnie to, co chciałbym w życiu robić i czym się dzielić. Ale też przy tych talentach, tak jak powiedziałem, o tym wzroście tego nasionka, odezwał się kolejny żywioł, ziemia. Ziemia, na której mocno stoję i pomagam innym. To jest wyzwanie. Tak, czego mi brakowało? Swego czasu moja znajoma Agnieszka kilka razy zapraszała mnie na spotkanie mówców. Bo właśnie brakowało mi tego, żeby robić to profesjonalnie, żeby rzeczywiście dotrzeć jasno, klarownie z tym, co robię. Żeby innym pomagać, to przecież ja muszę jasno mówić, jasno wyrażać to, co chcę przekazać. Na tym polega komunikacja. Czyli z jednej strony słuchaliśmy dzisiaj o słuchaniu, ale też istotny jest komunikat, czyli mówienie. Dlatego przyszedłem na takie spotkanie mówców i po pierwszym spotkaniu stwierdziłem, nie, to nie jest dla mnie. Jak ja tam widziałem takich ludzi, którzy tak pięknie mówili, operowali słowem, gestykulowali, jak Mateusz, który jest mistrzem Polski z roku 2012, jak się później dowiedziałem, jak mówi z jednej strony, z drugiej strony. To było niesamowite uczucie. Powiedziałem, nie, chyba nie dam rady. Ale po tygodniu wróciłem, powiedziałem, nie, przecież chcę być dobrym mówcą, chcę docierać do ludzi z informacją, chcę przecież realizować misję swojego życia. Tak, przyjdę. I wychodziłem. Wychodziłem na środek, mówiłem, najczęściej dostawałem informację zwrotną, bo moja mowa była kiepska. Piotrek, muszę ci powiedzieć, imponujesz mi. Imponujesz mi tym, że wychodzisz na środek, próbujesz, ćwiczysz, próbujesz. Dostajesz informację zwrotną, wprowadzasz ją w życie. To bardzo mocno mi pomogło w tym, żeby tutaj na środku czuć się lepiej. Wtedy też poczułem inny żywioł. Poczułem wiatr. Wiatr we włosach jak w żaglach, który zaczyna mnie unosić. Zaczyna pomagać mi w tym, by docierać do innych tym, co robimy. Pomagać innym odkrywać i rozwijać talenty. Docierać do sedna. Te żmudne ćwiczenia, cotygodniowe spotkania, ta praca nad sobą, wychodzenie naprawdę mi pomaga.
To jest coś, co sprawia, że moje poczucie wartości już nie jest na tym poziomie. Już nie jest nawet na tym poziomie, ani na tym, ale już jest bardzo, bardzo wysoko. Czuję, że mam w sobie siłę, moje marzenie, o którym mówiłem. Czyli to, żeby do ludzi mówić z serca. To, co czuję, mówić przekonująco, zaczyna się spełniać. Bo marzenia mają moc. Jeżeli zaczniesz pracować nad spełnianiem tych marzeń, to one się spełnią. Mówi się, że marzenia się nie spełniają, cię spełnia. Czuję, że to jest ten moment. I tym też chciałbym zachęcić was do tego, żeby spełniać wasze marzenia. Swoje marzenia oczywiście, mimo że boli. Wiecie, jak często, jak wychodziłem, brałem udział w konkursie na początku tego roku i specjalnie wystąpiłem w konkursie mowy obcojęzycznej. Podwójny stres. Nie dość, że musiałem wystąpić, to jeszcze myśleć o tym, żeby dobrze mówić w innym języku. Ale to sprawiło, że dzisiaj czuję się pewniej. To, że wychodzę z tej strefy komfortu i mówię, spróbuję. Wiem, że to mnie wiele nauczy, mimo że nie będzie łatwo. Tak, marzenia mają moc. Tak jak mówiłem na początku, ta moja droga to taka drabina, po której wchodziłem, gdzie moje poczucie wartości było najpierw takie, później takie, dzisiaj już jest takie. Te żywioły, o których mówiłem, najpierw był ogień, który mnie krępował z jednej strony, a z drugiej strony powodował: Piotrek, zrób coś ze sobą. Z drugiej strony woda, która kapała, ta woda z nadmorza, która powodowała, że pracowałem nad sobą coraz mocniej. Ta ziemia, z której wyrosła piękna roślina i rozkwitła. Ale też ten wiatr, który pozwolił mi nabrać jeszcze większej siły. I marzenia. Marzenia pomagają mi w tym, żeby mówić tutaj ze sceny z pasją, z serca. Mam teraz do was taką gorącą prośbę. Te osoby, które siedzą, proszę usiąść wygodnie. Te osoby, które stoją też oczywiście. Zamknijcie na chwilę oczy. Wyobraźcie sobie przed sobą postać. Gdzieś daleko, w szarości. Przybliżacie się do tej osoby. Zaczyna nabierać kolorów. Widzicie tęcze żywiołów. Łapiecie tę osobę za ramię. Zaczyna naprawdę rozkwitać. Przyglądacie się, a to wy. Wy zaczynacie naprawdę rozkwitać. Czujecie tą siłę. To wchodzenie po drabinie. Tak, to jest możliwe. Ja naprawdę rozkwitam. Bo marzenia mają moc. Marzenia mają moc. Teraz zapraszam powoli do powrotu, do rzeczywistości, do otworzenia oczu. Czy coś się zmieniło? Nie, nic się nie zmieniło, bo marzenia mają moc. Tak, moi drodzy, ja się przekonałem o tym i wiem, że naprawdę marzenia mają moc.